Vai, acho. Kilka słów. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować w imieniu zarządu jako prezes tutaj gospodarzom Szczepankowa, prezesowi jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepankowie za bardzo dobrze przygotowane tutaj zawody. No i Szczepankowo jeszcze załatwiło to, że nie pada, bo tutaj w Szczepankowie nigdy nie pada. Zawsze jest ładna pogoda. Proszę Państwa, również chciałbym bardzo podziękować tutaj komisji zawodów z głównym sędzią, komendantem, zastępcą komendanta powiatowego, majorem Krzysztofem Tomankiem. No ja wiem, że może nie wszystkim pasuje czasami sędziowanie, ale uwierzcie się, że chcieli jak najlepiej i nie mieli jakby powodów, żeby kogoś, że tak powiem, skrzywdzić i oszukać. Także gratulacje. Zawsze przyciągają kibiców. Dziękujemy bardzo za doping. Brawo. Proszę Państwa, bardzo cieszymy się to, że jest coraz więcej drużyn młodzieżowych, bo to jest jakby nasz narybek do Ochotniczych Straży Pożarnych, a mamy się czym szczycić, bo jesteśmy wyjątkową gminą, nie tylko w skali województwa, ale w skali kraju. Jest nas ponad 600 strażaków plus wy, młodzieżówka, także stanowimy bardzo dużą siłę, a mam nadzieję, że wam się takie zawody podobają, dlatego i wasza tutaj obecność. Tutaj swoją obecnością, bo no, sprawdziliście się, żeście ćwiczyli, wiem, że niektórzy mniej, niektórzy więcej. Wszyscy dostaniecie upominki w formie paczki. Niektórzy są pierwszy raz, niektórzy są już któryś tam raz na zawodach. Zawsze można poprawić. Zawody są co roku, także nie wiem jeszcze kto wygrał, ale gratuluję zwycięzcom, a tym co się nie powiodło, zawsze można się poprawić na przyszły rok. Końcowe wyniki. Pozwólcie, że podziękuję wam wszystkim zawodnikom, zawodniczkom i zawodnikom za sportowy udział w tych zawodach. Muszę przyznać szczerze, że bardzo pozytywnie zaskoczyliście nas tutaj całą komisję, bo to pierwsze takie zawody, gdzie aż tyle drużyn wystartowało. Do tej pory przez te kilkanaście lat, gdzie jeździliśmy na terenie powiatu, jeszcze tyle drużyn w zawodach gminnych nie startowało. Także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję, że zechcieliście podjąć ten trud i zabawić się w małego strażaka. Odczytam wyniki końcowe. Zaczniemy od grupy dziewcząt. Na początku poszczególne konkurencje, pierwsze trzy miejsca odczytam, a później klasyfikację generalną od końca. I tak, w biegu sztafetowym w grupie dziewcząt pierwsze miejsce z wynikiem łącznym 90,5 zajęła Rubienica, drugie miejsce z wynikiem 76,44 Szczepankowo, trzecie miejsce z wynikiem 75,20 Kazanice. Natomiast w rozwinięciu bojowym na pierwszym miejscu z wynikiem 925 Szczepankowo, z wynikiem 923 Rumienica i z 905 wynikiem Kazanice. I teraz tutaj może dla widzów wytłumaczenie, jak są liczone wyniki. Akcja końcowa w grupie dziewcząt przedstawia się następująco. Trzecie miejsce z wynikiem 980,2 Kazanice. Dobrze. Na razie nie ma słońca, to może być. Kapitan? Gratuluję bardzo. Zaraz
Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła drużyna z łącznym wynikiem 1001,44, drużyna dziewcząt ze Szczepankowa. I z wynikiem o 12 punktów większym, czyli z wynikiem 1013,50, pierwsze miejsce drużyna z Rumienicy. I teraz przechodzimy do wyników w grupie chłopców. W biegu sztafetowym z łącznym wynikiem 99,5 pierwsze miejsce Rożental. Drugie miejsce z łącznym wynikiem 98,8 Kazanice. I trzecie miejsce z łącznym wynikiem 97,7 Złotowo. Natomiast w rozwinięciu bojowym pierwsze miejsce z łącznym wynikiem 936 Zielkowo Niebiescy. Drugie miejsce z łącznym wynikiem 931 Złotowo i trzecie miejsce z łącznym wynikiem 930 Szczepankowo. Ale nie znaczy, że najgorszego, bo naprawdę fajnie ta drużyna rywalizowała. 11 miejsce drużyna Zielkowo-Czerwoni z łącznym wynikiem 968,60. Zapraszamy. Dziękujemy, gratulujemy. 10 miejsce z wynikiem 973,8 drużyna chłopców z Łążyna. Gratulujemy. 9 miejsce z wynikiem 974,7 drużyna z Wałdyk. Ósme miejsce z wynikiem 992,2 drużyna z Tuszewa. Gratulujemy. Siódme miejsce z wynikiem 994,2 drużyna chłopców z Rumienicy. Błażej. Szóste miejsce z wynikiem 997,8 drużyna chłopców z Kazanic. Gratulujemy.
Piąte miejsce z wynikiem 1000,5. Drużyna chłopców z Rożentala. Na czwartym miejscu z wynikiem 1003,5 chłopcy z Prątnicy. Trzecie miejsce z wynikiem 1012,9. Gospodarze Szczepankowo. Teraz któraś drużyna się będzie cieszyła, a któraś trochę mniej. Drugie miejsce z wynikiem 1026. Chłopcy ubrani na niebiesko, zielkowo. Drużynę już znamy, pierwsze miejsce złotowo, a wynik jaki osiągnęli to 1028,7. Jeszcze raz gratuluję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom i dziękuję za występy. No i możemy przyjąć, że Gminne Zawody Pożarnicze 2014 w Szczepankowie uważamy za zamknięte. Dziękujemy bardzo.